Dziękuję, słońce, ja mam zapalenie tchawicy. Marka mojego nie ma, bo jeść tam na szynszylach się opala. Ale jest wszystko dobrze, jest miło i sympatycznie, bo to nie o to chodzi, że musi być tak wszystko akuratnie, ale o to chodzi, co człowiekowi w duszy gra. Bardzo dziękujemy, że zostaliśmy tu zaproszeni, że możemy z wami być i cieszyć się właśnie, że takie projekty są. I trzymajcie tak dalej i powodzenia życia. Dziękujemy bardzo, pani Kamice. Sobie
naszego koncertu jest zespół Wiedemo Sanoka. Zespół powstał w 2000 roku w Sanoku. Narodził się z fascynacji odnalezionymi i odśpiewywanymi na nowo pieśniami Karpat. Wiedemo to 12 kobiet obdarzonych głosami o różnorodnych barwach. Sanocki zespół gościł na scenach polskich i zagranicznych. Jest zapraszany na międzynarodowe festiwale muzyki folkowej i etnicznej oraz na kameralne śpiewy w muzeach, galeriach i klubach. Wiedemo w języku starosłowiańskim oznacza wiemy, znamy. Podobno ludzki głos to najpiękniejszy instrument. Śpiewamy więc a cappella i chyba dzięki temu wiemy i znamy, co i jak gra w górach słonych. Założycielem i kierownikiem zespołu jest pani Marianna Jara. Wykonanie zespołu, brawa dla pani Marianny. Wykonanie zespołu usłyszymy dzisiaj dwie pieśni z repertuaru Łemmy, Kaliczka i Kamaradka, plus dwie pieśni z zespołu Wiedemo. Zapraszamy Wiedemo na scenę. Tam na chory maszka kopała się Kaszka. Tam na chory maszka kopała się Kaszka. Witam ja się, witam, witam ja się, witam pośredne Bohaszka. Witam ja się, witam, witam ja się, witam pośredne Bohaszka. Pośredne Bohaszka i proszę nie mają. Pośredne Let's try.
Thank you.
Proszę Państwa, jeszcze dziękujemy za te oklaski, ale jadąc do Was zauważyliśmy, że ptaszki nie śpiewają, a u nas jeszcze śpiewają. Rozumieliśmy jesień, zima się zbliża, więc przyjechaliśmy również z naszym słowikiem, co po drodze Wiesław przywieźli sobie. To jest nastrój taki. Te przypomnienia, te wszystkie w ogóle dzisiejszych piosenek i tak dalej. Niech Was to na duchu podtrzymuje. A my dziękujemy serdecznie za te gorące Wasze oklaski i serdecznie Wam życzymy, żeby te twarze zawsze były uśmiechnięte, zadowolone. Bo oczywiście przy tych słowach Waszych, jakie tutaj w tym macie, to Wam nie zabraknie chyba tej rozrywki. Szczęść Boże! Na nowy! Na nowy! Szczęść. Yeah.
to trochę zbliżamy się ku końcowi. Przede wszystkim serdecznie dziękuję tutaj kapeli Grabosztanu, bo nie było okazji podziękować. No daliście czadu. Daliście czadu, naprawdę. Jesteśmy w strachu trochę zespołem my. No ale jakoś będziemy radzić. Będziemy sobie radzić. Szanowni Państwo, dzisiejszy koncert zorganizowany w ramach projektu Komańczański Tabor Muzyczny dobiega końca. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za przybycie i uczestniczenie w jakże bardzo ważnym dla nas wydarzeniu. Zanim zaprosimy wszystkich Państwa na przygotowany słodki poczęstunek i dalsze wspólne biesiadowanie, chcielibyśmy serdecznie podziękować kilku osobom, które wspierały nas i pomagały nam w realizacji projektu. Dla tych osób chcielibyśmy podarować pamiątkowe bieszczadzki aniołki. Tutaj Pani Krystyna. Aniołki podarujemy, ale ja bym chciała jeszcze prosić na środek sekretarza gminy Komańcza, pana Jerzego Krysiaka. Zapraszamy. Szanowni Państwo, pozwólcie, że na zakończenie podziękuję i pogratuluję przede wszystkim zespołowi Łemu My, dzięki któremu jesteśmy tutaj, Stowarzyszeniu Wilk z Komańczy. Pogratuluję wspaniałego pomysłu i realizacji projektu. Wzajemne spotkania, wymiana warsztatu, doświadczeń, repertuarów to doskonały pomysł. Cieszymy się, że na terenie gminy Komańcza są ludzie z inicjatywą, jest ich coraz więcej. Bardzo się cieszymy. Zawsze staramy się wspierać tego typu inicjatywy. Szanowni Państwo, ludzie połączeni pasją tworzą rzeczy piękne i wielkie. Tego wieczoru stworzyliście Państwo piękny koncert. Dziękuję za to wszystkim artystom. To była prawdziwa uczta duchowa. Wielkie, wielkie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Szczególne podziękowania w imieniu zespołu Łemy za współudział i pomoc w realizacji projektu Komańczański Tabor Muzyczny chcielibyśmy złożyć tutaj obecnym kilkunastu osobom. Proszę, pozwólcie Państwo, że wręczymy tutaj, mamy ich niedużo, bo jest ich kilkanaście, ale chcielibyśmy podziękować za tą pomoc. Ja jeszcze raz z całego serca dziękuję wszystkim Państwu za przybycie tutaj do Ośrodka Kultury w Szczawnem. Chciałabym również podziękować całemu zespołowi Łemy za współpracę i tutaj przygotowanie. Dziękuję również Pani Asi Witkowskiej z Biblioteki Publicznej w Szczawnym za pomoc. Dziękuję tu Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich. Dziękuję wszystkim współorganizatorom. Bardzo nam miło tutaj Państwa gościć. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się jeszcze jakiś projekt stworzyć i będziemy tu jeszcze nie raz mogli wspólnie być. Także dziękuję Państwu za wspólnie spędzony dzień. A teraz, to nie było nic, zapraszamy wszystkich Państwa na słuchanie.